Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Kryptonik melduje szczep zielone słońce na apelu stan 23 zgodnie. 120 osób z całej Małopolski wzięło udział w zimowej olimpiadzie zorganizowanej na stoku Góryhem w Myślenicach. Dla kogo przeznaczone są te zawody? Dla dzieci niepełnosprawnych z ośrodków szkolno-wychowawczych z całego województwa małopolskiego. Mamy też w tym roku gościnie też dzieci z Mielca. Są to w większości też harcerze, ale dzieci niepełnosprawne z ośrodków szkolno-wychowawczych. No to tak. 120 dzieci, są to z takich miejscowości jak Grabka, Nowy Targ, z Bylitowska Góra koło Tarnowa, Waganowice za Krakowem. Są dzieci niewidome z ośrodka szkolno-wychowawczego w Krakowie Stynieckiej, z Barskiej, no i gospodarze z ośrodka szkolno-wychowawczego w Myślenicach. Myślę, że wymieniłem wszystkich. Tu widzimy jedna z konkurencji, zjazd na sankach, dużo zabawy, dużo emocji. A jakie jeszcze konkurencje przewidzieliście dla uczestników? Tak, wyścigi na jabłuszkach, na czas, rzuty do celu i kończymy naszą olimpiadę takimi zespołowymi konkurencjami, przeciąganie liny, co największe emocje przynosi, i wyścigi zaprzęgów. Dzieci nasze cały rok czekają na tą olimpiadę, nie mogą się doczekać, wypytują, kiedy się odbędzie, przyjeżdżają tutaj chętnie. Niejednokrotnie jest to pierwszy zjazd ich na sankach. Mieliśmy takie w poprzednich latach przypadki, że dowiadujemy się, jak dziecko nie może sobie dać rady, że on jedzie pierwszy raz. W tym roku chyba też tak będzie, ale to dopiero za chwilę wyjdzie, zaczęliśmy dopiero nasze konkurencje. Ale takie sytuacje są. Także to dla niektórych dzieci jest pierwszy raz wyjazd kolejką krzesełkową, udział w takich zawodach, zjazd na sankach. Nie wszyscy mają takie możliwości. Jak się bawisz na tych zawodach, na tej olimpiadzie? Fajnie. Warto w takich zawodach brać udział? Tak. Dlaczego? Bo jest fajnie i można dużo robić, dużo rzeczy. Mam nowych kolegów. Co jest najfajniejszego na tych zawodach, na tej olimpiadzie? Rywalizacja z innymi drużynami. I można poznać wiele nowych twarzy, ludzi i w ogóle sympatyczna zabawa. Jedziesz! Cieszymy się, że tak licznie dopisała młodzież, która tak rzadko przecież ma możliwość korzystania z tych zimowych atrakcji. Jesteśmy przed dniu ferii małopolskich. Jeszcze nie ma u nas takich tłumów jak wtedy, kiedy się spodziewamy młodzieży miejscowej, która będzie miała ferię. Dlatego udostępniamy z przyjemnością ten stok. Jak widać, jest on oddzielony od głównego kompleksu, bezpieczny. Pozostali użytkownicy stoku są poinformowani, że dzisiaj jest zamknięta impreza.